Ostatni dzwonek w szkołach i wakacje. W województwie śląskim rozpoczęło je dzisiaj prawie 500 000 uczniów. W całym kraju pustoszeje do 1 września 27 tysięcy szkół. Teraz przed nimi 2 miesiące odpoczynku. W szkołach na terenie całego województwa śląskiego odbyły się dzisiaj akademie kończące rok szkolny. Osiągnięcia uczniów są powyżej 4, więc jesteśmy z nich bardzo dumni. Fantastycznie się spisali. Gimnazjaliści uzyskali świetne wyniki ze swoich przedmiotów, a licealiści na koniec roku uzyskali średnie powyżej 4, więc super. Trudny, bo rok szkolny 2017-2018 był pierwszym, w którym zaczęła obowiązywać nowa siatka szkół. Bilans pierwszego roku funkcjonowania systemu edukacji po reformie jest pozytywny. Nauka przebiegała bez przeszkód. Jest to dobra prognoza na przyszły rok. Wydaje mi się, że wszystkie rozwiązania strukturalne, ale i programowe sprawdziły się. I spokojni, zdaniem kuratorium, powinni być także nauczyciele. Bo jak mówią statystyki, wbrew obawom przybyło dla nich etatów. W województwie śląskim w porównaniu do poprzedniego roku szkolnego przybyło ponad 1900 etatów, a liczba nauczycieli wzrosła o ponad 3100. To mówiliśmy w momencie, kiedy rozpoczynała się reforma ponad rok temu, że nie ma obaw, że nauczyciele stracą pracę i w tej chwili jest to potwierdzenie, że w naszym województwie też tych etatów przybyło i jest więcej niż niektórzy pesymiści mówili, że będzie ich mniej. A zmian w systemie edukacji ma być więcej, między innymi w zakresie szkolnictwa zawodowego, w którym kuratoria chcą stawiać na kształcenie praktyczne. W planach jest także zapewnienie do 2020 roku szkołom dostępu do ogólnopolskiej sieci edukacyjnej, czyli szybkiego internetu.